Cześć, ja jestem Anjon i tak wiem, nie powinienem tego robić. Widziałem już filmy kilku innych content creatorów, którzy też nie powinni tego robić, a jednak zrobili, ale postanowiłem pójść na całość. No, może nie na całość, ale ponieważ jestem dość głęboko w mersji w sacredach, to znaczy mam 16 otwartych sacredów bez legendy, to chętnie bym spróbował wylosować coś z tych dwóch nadprogramowych. No niestety nie są w żaden sposób zwiększone szanse, ale jest event 1 plus 1. Oprócz tego mamy aktywny summon pool barbarzyńców z prism shardów i tutaj są bardzo ciekawi czempioni. Oczywiście najciekawsi są Armans i nowy unity Champion Dune Lord i jeśli udałoby mi się jednego z nich wylosować byłbym niesamowicie zadowolony. Jednak szanse na to są bardzo niewielkie 6%. Odebrałem już jedno darmowe losowanie z Dungeon Divers. Mam do dyspozycji jeszcze drugie z Sand Devila także będę go robił. No a oprócz tego mamy jeszcze turniej Soul Chase, który może nie jest zbyt ciekawy nie są w żaden sposób zwiększone szanse, jednak te, dwa naj, te dwie najniższe nagrody mają dość niski próg, próg punktowy dlatego. Postanowiłem, że zmarnuję trochę Mortal Soul Stoneów po to, żeby zyskać te 300 energii i może nawet później 150 gemów, otwierając małe Soulstony. Nie mam ich zbyt wiele. Wiem powinienem je zachować na jakieś zwiększone szanse, ale naprawdę potrzebuję tej energii. Sand Devil sam się nie wyfarmi, a te prism szardy, które się tam znajdują, są w moim zasięgu. Moja już lista jest niezmieniona od dłuższego czasu. Legendy to te, których używam na PVP. Do Rarek trafił Ironclad, który jest dość ciekawym czempionem, i planuję zrobić o nim kiedyś odcinek. Ciekawe, czy podejrzewaliście go o rzeczy, które potrafi. I nie przedłużając, otwieramy. Pierwsza dyszka, a może jedyna dyszka. Mamy Eol Friga, mamy Cold Hard list, ale tylko dwie gwiazdki, a chyba nie miałem dla niego Blessingu, Paragon, no i w zasadzie nic ciekawego, pięciogwiazdkowy rare, raczej nieprzydatny, także odbiorę swoją energię i zastanowię się, czy otwierać również kolejną dziesiątkę, po to, żeby zdobyć dżemę. A tymczasem udam się na farmę Sand Devila. Tutaj aktualnie testuję teamy. Wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać Septimusa do farmienia Sand Devila. No to nie był zbyt dobry pomysł. Wprawdzie nie jest sześciogwiazdkowy, ma atak max HP, więc może nie ma to takiego dużego aż znaczenia. Dałem mu nawet fajne staty, ale zajmuje to długo. Bardzo długo. Powyżej 10 minut. Także wróciłem do teamu, który daje mi 100%, no niemal 100% skuteczność, w którym wykorzystuję kronama. No, zaletą jest to, że mogę farmić sandy dewila, levelując przy okazji kurczaki. Także ja biorę się do roboty i widzimy się dla Was za sekundę, a dla mnie jutro rano. I jestem już po wyfarmieniu sandy Devila. Złożyłem na to dość sporo gemów, dlatego zdecydowanie potrzebuję tych 150, które są tutaj. Także moje Mortal są Stony, ich zapas ulegnie zmniejszeniu. Otwórzmy pierwszą dyszkę. Zobaczymy, może coś ciekawego z nich wpadnie. Wprawdzie ostatnio mam dość słabe losowanie, jeśli chodzi o legendy. I tym razem widzę również, a chociaż nie jest pierwsza legenda, Carillion, akurat nie mam go. Zobaczmy, czy punkty udało się uskładać już na dżemy. Jeszcze nie, w związku z tym nie obejdzie się bez otworzenia kolejnej dziesiątki. Także zdecydowanie mój zapas ulegnie zmniejszeniu. Ostatnio nie farmię Iron Twins ze względu na braki w energii. No i zobaczmy. Ten, ten pojedynczy niestety nie przyniósł nic, co dałoby mi jakąś większą ilość punktów, więc muszę otworzyć kolejną dziesiątkę. Zanim to zrobię, będę musiał trochę posprzątać, także wracam do Was za sekundkę. I już jestem z powrotem, otwieramy dyszkę. Zobaczmy, co tym razem. O, zaczynam od legendy. Ha, taras, pewnie, jasne. No, czekam, czekam na mojego pierwszego tarasa, Hakorn. Jego akurat mam od niedawno dostał Bafa, także te dwie gwiazdki. Elenaril, na nią czekam już dłuższy czas, ale nie dla tej dwugwiazdkowej duszy dla niej mam sześciogwiazdkową czeka w kolekcji. No ale słuchajcie, trzy legendy brzmi nieźle. Już dawno nie miałem takiego otwierania soulstone'ów. I zobaczmy, teraz już na pewno uda się odebrać dżemy, które zredukują straty, które poniosłem farmiąc Sandevilla przez noc. No dobrze, ale przejdźmy do tego, po co się tu zebraliśmy. Może najpierw do prism szardów. Dwie próby. Nie liczę na zbyt wiele. Aczkolwiek Kiedyś musi nadejść ten dzień, kiedy również ja będę miał szczęście w losowaniu. 6%, dwie próby, jeden sen. Lecimy. I od razu... Ha! Dune Lord Gregor, witamy na pokładzie. Szczerze to nie spodziewałem się tego, co tutaj się wydarzyło. Jestem niesamowicie zaskoczony. To się chyba nazywa... Szczęście content creatora. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Oby częściej, oby częściej. Lećmy za ciosem. Nie będę omawiał jego skilli, zrobimy sobie odcinek na jego temat na pewno, ale już wiem, kogo będę książkował podczas najbliższego CVC z personalnymi. Lećmy, druga próba. Boję się cokolwiek myśleć, mieć nadzieję na jeszcze jedną legendę, ale to by była przesada. Hi, Katun, będzie Empowerment dla niej. No... Powiem wam, to było coś. Także pierwsza część tego co chciałem wam dzisiaj pokazać jest już za nami. Efekt przerósł moje najśmielsze marzenia i lecimy z dwoma sacredami. Jestem kawałek w mercy, więc może anusz dwie próby, słuchajcie, ani jednej więcej obiecuję. Ale zanim do nich przystąpimy, muszę zwolnić te dwa miejsca. Z wrażenia o tym zapomniałem. I już jestem z powrotem, z premedytacją zwolniłem tylko dwa miejsca, żeby mnie nie kusiło otwierać więcej szardów. No i lecimy, po raz drugi, dwie próby, co nam przyniosą. Ja! Okej, okay. no takiego otwierania jeszcze nie miałem, słuchajcie. Za pierwszym razem, no owszem, byłem w Mercy, zobaczmy po lagu kto. No, Holstring. No może jakość tych legend nie jest jakaś oszałamiająca, ale mamy Vergum Cara. Bardzo ciekawy Lizardman, mamy Stan, mamy Increase Defense i Shield, i usuwanie Prowoka. Mamy Heal Reduction, mamy Decrease Defense. No Będę musiał znaleźć dla niego jakieś zastosowanie. Popatrzę. Może na hydrze znajdzie się dla niego miejsce. Natomiast Hall's Ring nie znam, nawet to są, to są nowi czempioni dla mnie nie znam ich umiejętności. Tu mamy Increase Attack. Mamy trzy losowe ataki. I Ignore Defense, jeśli jest Hex na przeciwniku. I mamy jeszcze Hex, proszę, też cztery losowe ataki. No, ciekawy na pewno zestaw skili. Przyjrzę się im z bliska. Zobaczę, czy któryś z nich będzie do zbudowania. No ale słuchajcie, no, miałem otwierać dwa Seikredy, ale w tym momencie to już nie ma sensu. Także ja jestem dzisiaj całkowicie zaskoczony i oszołomiony. Podzielcie się w komentarzach, jak wyglądało wasze szczęście w losowaniu. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!